Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. O 7 rano przywitało nas słoneczko i zobaczcie, w jaki magiczny sposób. W taki właśnie magiczny sposób słoneczko tutaj sobie wpada przez roletę. Wschód słońca się okazuje, że mamy idealnie tutaj naprzeciwko nas, czego nie wiedzieliśmy, bo dotychczas to jest pierwszy dzień, kiedy słońce w taki sposób tutaj do nas zagląda. Jest to naprawdę niesamowite. W tych słonecznych okolicznościach zapraszam was na dzisiejszego i ostatniego vloga z podróży do Gdańska. No i tak, w sumie po kilku godzinach śniadania i tak dalej jesteśmy już z grubsza gotowi do wyjścia. Wyjścia na plażę. Tym razem pojedziemy na plażę Stogi. Wczoraj byliśmy na plaży w Brzeźnie. Pojedziemy na Stogi, ponieważ parking znajduje się tuż obok dwóch kempingów, takich camper placów. Zobaczymy sobie, jak to wygląda chociaż przez płot, bo z tego co ogarniam, to w tym momencie to jest jeszcze zamknięte. No zobaczcie, tu mam cały mandżer już przygotowany. Mikuś czeka. Czkawica go złapała, ale to nic. Taki urok dzidziusiowia. Kochanie, jak tam? Przygotowania do podróży? Prawie jesteśmy gotowi. No to super, już jesteśmy z grubsza spakowani. Bo plan jest taki, że jedziemy sobie teraz, jest godzina 8:58, 10 kwietnia. Jedziemy sobie na tą plażę, tam sobie trochę pospacerujemy, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, tym razem młodzież wybudzimy, bo chcielibyśmy, żeby jednak spojrzał sobie chociaż ciut okiem w kierunku tej pięknej, wielkiej wody. Zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe Instaxem i co? Wracamy tutaj, karmienie, przebieranie, pakowanie i do domu. Ruszyliśmy, jak możecie zobaczyć, 10 minut autkiem mamy, 5,5 km na plażę Stogi. Lecimy. Na 200 metrów jedź dalej prosto. Przy samym wejściu na plażę jest przystanek tramwajowy i autobusowy, a my dojechaliśmy na parking i pakujemy się, żeby młodzież wrzucić na klatę w nosidełko i idziemy. Kawaler nam się pospał, słuchajcie. Dobra, weź tam stój. No i w ten oto sposób tutaj młodzież będzie dzisiaj eksplorował plażę Stogi. Zapraszam na wyprawę plażową. Słuchajcie, co do takich właśnie dziecięcych gadżetów, jak takie nosidełko, to my sobie kupiliśmy je na OLX-ie, ponieważ nie każde dziecko lubi w tym chodzić. Nie jeden rodzic to kupił, a to jest piekielnie drogie. Nówka sztuka, konkretnie tej firmy, to jest Tula, 770 zł kosztuje u nich na stronie, a my kupiliśmy to za prawie że pół ceny, bo 400 na OLX-ie wyhaczone, także dziękuję sprzedającemu, że jemu to nie pasowało, albo dziecku sprzedającego, bo nasz Mikołaj tutaj bardzo chętnie sobie w tym przysypia. Wychodząc tutaj z tego parkingu, mamy plac zabaw, a dosłownie za parkingiem są dwa kempingi, które być może podejdziemy zobaczyć. Mała krzywa.
Tak. A tu słuchajcie, na wejściu mamy punkt medyczny i widok na port rozładunkowy, taki hub w Gdańsku. Bardzo fajna, szeroka plaża, poza tym widokiem, który no, mi osobiście nie przeszkadza, jakieś odgłosy tam z tego rozładunkowego, kontenerowego miejsca dochodzą. Ale czy to przeszkadza? Komu i w czym? A plaża sama w sobie? O, przepala was trochę. Bardzo szeroka. Właśnie chciałem pokazać, jak bardzo szeroka ona jest. Jest naprawdę srogo. Miejsca nie braknie w sezonie. Chyba. Panie Adamie Brzozowski, Vel Odin. Może to będzie dla niektórych krzywdzące, ale wydaje mi się, że to za twoją sprawą rozpowszechnione zostało to hobby w naszym kraju niesamowicie. Detektorystów na takiej, no dużej, ale jednak gdzieś tam ubocznej plaży po sezonie, przed sezonem dwóch. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. W grupie ryzyka. Ryzyka, że usłyszycie zamiast podróżami, to zakładanie rodziny się zajęło. Kawusia. Czek. Kawusia odhaczona, kawusia musi być. Normalnie otwarte restauracje można zjeść. O, za wcześnie. Dopiero co śniadanie rąbaliśmy. My tutaj z kawusią sobie właśnie spacerujemy i idąc z tamtej strony od plaży, no jakieś 200 metrów trzeba się cofnąć i mamy rozejście. W tamtą stronę przez tory możemy pójść do jakiegoś ekstra lasu, parku czy innego takiego przybytku. Myślę, że mogłoby być tam całkiem zacnie. I tutaj naprzeciwko mnie idzie się w kierunku ośrodków właśnie wypoczynkowych, kempingów, kamperplaców. I tam się przejdziemy. No i tak dosłownie 50 metrów przeszedłem. Zuzia została sobie tam przy drodze na ławeczce, w słoneczku kawę popić. Już nie chciało jej się spacerować, trochę ją wymęczyłem tymi spacerami na tym wyjeździe, ale no nic. I tak, tutaj są miejsca postojowe dla kamperów. Camper Park Stogi. No i camping, kartę akcji. Przyjmują i inne jakieś ACDC, PFCC. Czyli tak naprawdę do wszystkich możliwych tych organizacji przynależą. No ale to jest zamknięte. Ośrodek wypoczynkowy przy Wydmach to się nazywa. I to jest wszystko zamknięte. I tutaj mamy kemping Stogi numer 218. I tutaj brama jest otwarta, czyli coś się dzieje, ale nie wiem, czy to w tym momencie można by było urzędować. A mi się mały właśnie przebudził i się rozgląda. Czapa mu spada, więc zaraz się włączę. I tak, tutaj wygląda, jakby było otwarte. Jest domek z recepcją, do którego można podejść. Brama jest otwarta, ale być może po prostu przygotowują się do sezonu. Jakieś domki, jakieś rzeczy. Być może kiedyś sobie tutaj przyjedziemy z kamperkiem, przyczepą, czy jakimś innym przybytkiem. A teraz młodzież mi się wybudziła, więc idziemy do Zuzanny. Skarbie! Zwarci i gotowi. Hubert wyjechał, a ja idę wrzucić klucze do skrzynki. Thank you.
drugiej strony w ogóle. Słuchajcie, szczęście w nieszczęściu. Czyli był wypadek, taki dosyć poważny chyba, ale z drugiej strony trasy, jak widzicie, korek jest niesamowity. Takiego korka to jeszcze nie widziałem. A my zjeżdżamy teraz się trochę ogarnąć, bo młodzież nam się wybudziła, troszkę się spociła, trzeba go poprzebierać. Chwilę się ogarnąć i jechać dalej. To będzie dobre miejsce na podsumowanie tego wyjazdu. I nastąpiła teleportacja. Znajdujemy się w drugim moim ulubionym miejscu, czyli lesie. Byliśmy dzisiaj w pierwszym, czyli nad morzem. W sumie Zatoką Gdańską, ale jednak powiedziałbym, że nad morzem byliśmy. I jesteśmy teraz w lesie za naszym blokiem. A stało się tak, ponieważ mieliśmy troszkę dłuższą przerwę, taką nerwową z Mikołajem na przebieranie i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego zapaliła mi się lampka oleju w samochodzie z przegrzania, także coś tam się porobiło i chwilę nam to zajęło. Później stwierdziłem, że to podsumowanie nagram Wam w innych okolicznościach, czyli właśnie tutaj. I tak, podsumować to można przede wszystkim w taki sposób, że pierwszy wyjazd z niemowlakiem, z Mikołajem, naszym kochanym, mamy za sobą. Udało się, jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu. Naprawdę fajnie, mogliśmy całkiem pozwiedzać, pochodzić po mieście i spędzić sobie ten czas w miarę po swojemu, w sumie w pełni po swojemu, tylko tak w nowy sposób, i tego teraz będziemy się uczyć i doświadczać. Także Mikołaj nam w drodze powrotnej no, nie pospał, tak jak jadąc w stronę Gdańska, ale w sumie to żaden problem. Zuzia go tam z tyłu trochę pozabawiała. Chwilę musieliśmy dłużej przystanąć, ale to też nie był problem. Nigdzie nam się nie śpieszyło, całe szczęście, chociaż no, od jutra trzeba wracać do rzeczywistości, do pracy, ponieważ to jest moje hobby, a nie praca, a chciałbym, żeby kiedyś to była moja praca i hobby. Więc fajnie by było, więc zostawcie suba, lajka, komentujcie, kochani, i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów naszych perypetii. Prawdopodobnie na następnym filmie widzimy się już na wyjeździzie majowym, na wyjeździzie z przyczepą kempingową. I gdzie się wybieramy, to jeszcze nie zdecydowaliśmy, bo nie wiem, czy będziemy chcieli tak gdzieś daleko jechać, żeby cały dzień spędzić po prostu w samochodzie, czy też wyjedziemy sobie tak na jakiś bliższy dystans. Zobaczymy, zobaczymy. Także śledźcie kanał, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!